Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec chce, by suwalczanie przejrzeli swoje rodzinne archiwa i albumy oraz udostępnili miastu zdjęcia przedstawiające Suwałki sprzed lat. Zdjęcia oraz inne pamiątki miałyby trafić do cyfrowego archiwum. Podczas spotkań z mieszkańcami po raz kolejny udało się usłyszeć propozycję, być może nawet oczekiwanie, by rozpocząć pewną procedurę gromadzenia, archiwizowania danych o naszym mieście w sposób nieco nietypowy, ale zarazem interesujący. Mam na myśli udostępnianie ze strony mieszkańców za ich zgodą, aprobatą, oczywiście na apel i prośbę, fotografii, filmów, folderów, fragmentów publikacji, artykułów, rzeczy związanych z naszym miastem na przestrzeni wielu lat. Zgromadzenie takich danych na potrzeby digitalizacji, a więc cyfrowego obrobienia i zeskanowania i udostępniania ewentualnego za zgodą tylko i wyłącznie właściciela tej fotografii, może stanowić bardzo bogatą bazę, która może posłużyć na potrzeby wystawowe, na potrzeby publikacji. Według Zdzisława Przełomca najsłabiej udokumentowane są dzieje Suwałk z ostatnich 70 lat. Zdjęcia to ulotna chwila i ulotne czasami miejsce, po którym dzisiaj często, jak mówiono, nie ma nawet śladu, nie ma budynków, domów, obiektów, skwerów, placów, zakładów pracy, które istniały. I to jest kwestia nie tylko sentymentalna, ale również wartość historyczna. Przewodniczący Rady pomyślał też o bonusach dla suwalczan, by zachęcić ich do podzielenia się zawartością prywatnych archiwów. Prezydent przyjął pomysł z entuzjazmem, tym bardziej, że jak przypomniał, w naszym mieście istnieje już instytucja, która zajmuje się tego typu archiwizacją. Ja mam instytucję kulturalną, funkcjonującą w naszym mieście, która ma wpisane to w swój statut, gromadzenie zbiorów archeologicznych, historycznych, dotyczących regionu i miasta. Jest to Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Digitalizacja tych zbiorów, prezentowanie tych zbiorów, organizowanie wystaw, to są zadania przypisane dla Muzeum Okręgowego i pomysł jest dobry, chociażby z tej racji, że przygotowujemy się do obchodów 300-lecia naszego miasta. Muzeum Okręgowe od lat gromadzi archiwalia i to z różnych okresów historycznych. Są wśród nich prawdziwe perełki. Według prezydenta warto pomyśleć o powiększeniu tych zbiorów, o kolejne fotki czy filmy stanowiące prywatne zbiory suwalczan.